tegoroczne słowiańskie spotkanie Lado Deja. To już kolejna niesamowita edycja. Wykładowcy, stoiska z wyjątkowymi produktami i usługi. Muzyka i liczne atrakcje. Dwa dni wyśmienitej zabawy na świeżym powietrzu. Bądź z nami koniecznie. 15-16 lipca. Boisko sportowe Orła. Lizawice 14A. 55200 Lizawice. Lado Deja to największe otwarte wydarzenie tego roku. Wstęp dla każdego bezpłatny. Zapraszamy. Patronat. Gmina Oława. Miesięcznik Nieznany Świat i Studio VTV. Lado Deja. Znowu jesteśmy razem. Teraz będę miała przyjemność zaprosić tutaj Stanisław Milewski. Najnowsze informacje. Jakie są najnowsze informacje? Od kogo? Odbiorę. Mówimy o Kimberly Ann Gowen. Ostatnie informacje od założycielki Life Force. Dziękuję ślicznie. Dziękuję. Ja sobie siądę. Nie będę stał, bo to nie ma sensu. Więc jeżeli Państwo pozwolicie, ponieważ temat jest bardzo rozległy, ja chciałem dla wielu z Was powiedzieć coś takiego, co dotyczy nazwy dzisiejszego, wczorajszego i w ogóle spotkania na naszej imprezie Lado Deja. Przysłała mi to koleżanka z Londynu, która tymi rzeczami się zajmuje od dłuższego czasu. Może trochę głośniej będę mówił. Więc odpowiedź jest taka. Lado Deja. Ciekawostka. Jest jednym z wielu słowiańskich słów mocy. Wzmacnia i przyspiesza proces tworzenia rzeczywistości z wizualizacji i myślokształtów. Dodaje wsparcia sił wyższych. Dodaje energii i pomaga oprzeć się niskim rządzom i pokusom. Odsłania własną ignorację i pomaga się od niej uwolnić. Uwrażliwia na postrzeganie piękna, świata i otaczającej na rzeczywistości. Dziękując organizatorom VTV, Michelowi za to, co stworzył pierwszy słowiański spotkanie. Coś niezwykłego, coś wspaniałego. Na pewno będzie to powtarzał. Powiem krótko. Takie spotkania są potrzebne. Potrzebne, żeby nam przypomnieć, budując nową rzeczywistość świata, nas wszystkich tu na tej ziemi, w innych krajach europejskich, na całym świecie, Afryka, Azja, Ameryka Południowa. Nie mówiąc już o bagnie północnej, prawda, która się kończy, która się rozsypuje. Chciałbym zacząć od cytatu, który Kimberly Ann Gowen przysłała w ostatnim spotkaniu. Jak wielu z Was prosiło dziś Wszechświat i naszego Boga Stwórcę, źródła, o pomoc dla Kim i zespołu jej w znalezieniu, wyeliminowaniu tych złych, którzy wciąż próbują zabić nas i planetę. Naszym zadaniem nie jest usiąść na naszych wygodnych fotelach i czekać na aktualizację od Kim. Naszym zadaniem jest pomagać jej poprzez podniesienie naszych intencji do poziomu naturalnych praw Boga. Stwórcy źródła, tak jak one teraz odnoszą się do wszystkich, żądajcie wykorzenienia wszelkiego zła na tej planecie. Powtarzam, żądajcie, nie proście. Twórzcie nową rzeczywistość. Rozprzestrzeniajcie miłość do tej ziemi i wszystkich istot, które przestrzegają prawa naturalnego. Wszystko inne zapomnijcie. Jest tylko jedno prawo. Prawo naturalne. Zarejestrowała je Kimberly 21 stycznia tego roku. Ma opiekę Rady Uniwersum, która jest członkinią i naszym ambasadorem. Robi rzeczy, które wielu z Was nigdy nie słyszało. Sam dowiedziałem się o Kimberly
dopiero w 2019 roku, chociaż jej działalność trwa już o wiele dłużej, oficjalnie na zewnątrz przy pomocy THI Thomasa Williamsa w 2016 roku. Żądajcie wykorzenienia wszelkiego zła na tej planecie. Rozprzestrzeniajcie miłość do tej ziemi i wszystkich istot, które przestrzegają prawa naturalnego. Bądźcie częścią rozwiązania. Nie dajcie się więcej manipulować, przestawiać, ustawiać, tylko róbcie to, co czujecie, nie co myślicie, bo nas naprawdę zaprogramowano, wsadzono w Matrix. W ostatnim czasie pozmieniano wielu ludziom DNA poprzez tak zwane PIKSy. Jest to straszna sprawa. Ostatnie wiadomości, które Kimberly zamieściła na swojej stronie LifeForce, 70 milionów Amerykanów do 2026 roku odejdzie dzięki tym szczypawkom. To ja mówię tylko o Stanach Zjednoczonych. Dotyczy to mieszkańców całej planety. Powiem coś, co już jest bardzo długą historią. W latach 70. w stanie Oregon powstały trzy tak zwane granitowe płyty. Na tych płytach było mnóstwo punktów, ale jednym z tych punktów był punkt, że na tej planecie ma zostać 500 milionów ludzi, a jest nas 8 miliardów. Na rok 1997 była planowana wojna jądrowa. Nie dopuszczono do tego. Siły wyższe nie pozwoliły na zniszczenie Ziemi. Tak zwany Deep State, czyli te siły zła, miały dla siebie miasta podziemne zbudowane tunele. Nazywają się to dumps. Poszukacie w alternatywnych mediach, na pewno znajdziecie. Jeżeli chodzi o to, one zostały wszystkie przejęte, dzieci uwolnione, kobiety uwolnione, eksperymenty skończone, adenochron zakończony. W tej chwili robią się ostatnie czystki na Ukrainie, jeszcze w innych krajach, typu Chiny. Czy to jest polityka? Nie, kochani, to nie jest polityka, bo nie było żadnej polityki, było ślepe wykonywanie poleceń tak zwanego Marduka. Boga, reptilian, który od tysięcy lat ze swoim ojcem Enlilem i jego dziadkiem, czyli Anu, ten pierwszy, który na zaproszenie nas, ludzi żyjących 16,5 tysiąca lat temu, podpisali z nim umowę, żeby ich obronić przed innymi. Nad nimi byli jeszcze Abraxas, którzy się do tego nie mieszali, bo oni handlowali tylko naszą energią. To się potocznie nazywa luksem. Handlowano to w całym uniwersum. Skończyło się to. Wszystkie te układy zostały zakończone. Ktoś powie, fantasta, idiota, myślcie sobie, co chcecie. Proszę was tylko o jedno. Spróbujcie znaleźć, dojście do informacji w tak zwanych niezależnych układach. Mówiłem o tym już kilkakrotnie, powtórzę jeszcze raz. Jest grupa Kimberly Angoe, nazywa się LifeForce. Mamy również u nas w kraju grupę, która się nazywa LifeForce Polska. Możecie ją znaleźć, nie ma żadnego problemu. Do filmu dołączymy informacje. Niedługo będę również prosił Kim o pomoc w uruchomieniu tak zwanego układu telewizyjnego, niezależnego. Jesteśmy w bliskim kontakcie. Wszystkie ostatnie polecenia, które otrzymaliśmy i dyspozycje i przygotowanie programów pod nową rzeczywistość systematycznie będziemy wprowadzać w życie. Pytacie, jak my to zrobimy, skoro ten system ma władzę. Kochani, nie ma państwa. Nie ma czegoś takiego. To są wszystko korporacje. Nie ma czegoś takiego, co można nazwać jakieś prawo. Sam tak zwany Benedykt XVI czy Ratzinger odwołał to. Nie pamiętam dokładnie, w tej chwili nie będę głowy sobie zawracał, albo 13, albo 16 grudzień 2012 roku. Od tamtego czasu korporacje były tworzone już w latach 98-9, ale te ostateczne korporacje były właśnie stworzone od tamtego czasu. W naszym kraju wszystko jest korporacją. To, co słyszymy w mediach, nie jest prawdą. Nie ma czegoś takiego. Oszukują nas, jak zawsze to robiono. I do czego zmierzam? Wszystko to, o czym mówię, znajdziecie w informacjach, które na LifeForce Kimberly Angoen zamieszcza.
Oczywiście ktoś powie, to jest angielskojęzyczne. Nasza grupa stara się wszystko tłumaczyć i dać do dyspozycji. Ja na swojej tak zwanej stronie facebookowej, prawda, gdzie jest tam prawie 5000 ludzi, też to zamieszczam. Więc potwórzcie takie grupy, bo jak ja wpuszczę więcej ludzi, to mnie zablokują. Ale ja te tłumaczenia, które tutaj siedzący nasz kolega tłumaczy i przygotowuje. Siedzi wśród was wielu członków LifeWorks Polska. Przyjechali tu. Są emocje. Po prostu doczekałem. 40 lat, jak minęło od tak zwanego rozbicia Solidarności stanu wojennego. Przestałem mieć nadzieję, że coś można zmienić w tym systemie. Okazało się, że jest osoba, która to robi. Jest nią właśnie Kimberly Ann Goen. Cały świat na nią pluje, opluwa, nazywa od rozmaitych. Tylko gdyby nikim była, kto by się nią interesował? Poczujcie, co chcę wam powiedzieć. Ona jedyna przeciwstawiła się archontom, drako, zakonom, kościołowi i wszystkim, którzy trzymali tak zwaną władzę. Rozumiecie, o co mi chodzi? Oni byli systemem, perfekcyjnym systemem, o którym nie mieliśmy pojęcia. Uważali nas za bydło. Mój ojciec nazywał to po II wojnie światowej mięso armatnie, dostarczającą pracy niewolniczej, dostarczającą energii, dostarczającą luszu, którzy według nich nie byli w stanie zmienić cokolwiek. To się nie udało. Jak wiecie, 16 krajów afrykańskich zablokowało WHO. Dogadali się, zablokowali. Odwołali szczypawki, a chcieli wyszczepić wszystkich, prawda? Zagięli się. Ale powiem dlaczego. Bo Kimberly wysłała każdemu rządowi, nierządowi na świecie informację, że koniec. Ani kroku dalej. Oczywiście straszą dalej, robią wszystko, żeby nas przestraszyć i dalej wykorzystywać w każdej formie. Powiem tak, jest jeden stwórca, jest jeden Bóg stwórca. Bogów było pełno, ale Bóg stwórca jest jeden. A my, ponieważ nie mówię o naszych ciałach, bo ci te stworzyli i zmanipulowali tak zwani bogowie, czyli właśnie Anu, Enlil, Marduk. Ale ja mówię o układzie energetycznym. I ten stwórca nie pozwoli zmanipulować. To jest jego dzieło. Ja nie mówię o instytucjach religijnych, żebyśmy się rozumieli. Ja mówię o tym uniwersalnym układzie, który wszystko stworzył. Dlaczego to jest istotne? Zmuszono nas do tego i ostatnia również decyzja zapadła w medycynie. Tu są osoby, które to doskonale wiedzą, że my nie mamy układów energetycznych, że my mamy tylko ciało, co oczywiście nie jest prawdą. Gdyby było inaczej, dawno by już nas stworzyli, prawda? A niestety nie udaje im się. Nie mogą nas nawet w cudzysłowie wyleczyć. Bo czym nas chcą wyleczyć? Chemią, którą nas niszczą? Jest to po prostu niemożliwe. Ale to wszystko powoli, powoli ulega zapomnieniu. Spokojnie. Kimberly przewiduje, że 15-20 lat będzie to trwało, zanim mieszkańcy Midgard, Ziemi, Gai będą szczęśliwi. Gdzie będzie 3-4-tygodniowy dzień pracy, która nie będzie pracą, tylko będzie zajęciem. Znacie polskie przysłowie, co myślimy o pracy, nie? Poczujcie, co chcę wam powiedzieć. Również inna sprawa, która jest jeszcze bardziej ważna. Każdy z mieszkańców tej planety, nie opowiem w którym czasie, bo to decyduje Rada Uniwersum, otrzyma tak zwaną Assurance Card. Assurance Card to znaczy kartę, taka a la bankowa, która będzie przez was, będzie wam umożliwiała zapłacenie usług, ale nie konowało tym, którzy
opowiedzą, że coś wam mogą w stanie wyleczyć was, naprawić was, energetycznie wzmocnić i tak dalej. Nieważne będzie, gdzie tę usługę wykonacie. Czy pojedziecie do Niemiec, czy do Indii, czy do Australii, do Aborygenów, czy pojedziecie do Indian, Hopi, czy innych, prawda? Ta karta zapłaci za to. Ale tylko wtedy, kiedy będziecie w systemie, który tworzy Kimberly razem z nami wszystkimi. My jesteśmy wolontariusze, my nie dostajemy za to nic. Ja mówię, bo świat jest finansowy, prawda? Każdy myśli, że my mamy z tego kokosy i tak dalej, i tak dalej. To nie jest prawdą. My robimy to dla sprawy, sprawy uwolnienia od systemu, który w tej chwili istnieje. Czy ten system ma jakąkolwiek szansę przetrwać? Odpowiedź jest prosta. Ten system mógł istnieć tylko dlatego, że żył Marduk, odszedł, usunięty przez Kimberly w 2006 roku. W 2019 odszedł Anu, ten, który miałby żyć wiecznie, nie ma go wśród nas. Jest jeszcze jedna sprawa, która dla wielu wydaje się niemożliwa do zrozumienia. Jak ten system mógł istnieć? Właśnie dlatego, że wykonywali ślepo polecenia od góry. Wyobraźcie sobie piramidę. Na czubku siedzi Marduk, pod spodem siedzą Draco, Archonci. Rozumiecie, o co chodzi? I to się przesuwa w dół. My jesteśmy jako tych, co znacie na przykład, mam na myśli tak zwanych polityków, prawda, czy tych przywódców tych politycznych, prawda, one są dopiero na 6. pozycji. A wiecie, na której wy jesteście? Na tej 10. A teraz sobie wyobraźcie, że tych pierwszych 3-4 szczebli czy schodów piramidalnych nie ma, a wy mentalnie odwracacie tą piramidę na górę. I to wy w waszych gminach, miasteczkach, miastach będziecie decydować. I nie będzie czegoś takiego jak władza. To będzie człowiek do wykonywania waszych poleceń. W całym układzie Ziemi tak po prostu jest zaplanowane i tak będzie. Zapytaliśmy jej w spotkaniu z nią, to jak to będzie? Ona mówi, a co to mi obchodzi? Macie jedno prawo, to jest prawo naturalne. A wszystko zadecydujecie, to jest wasza decyzja. Koniec. Nikt wam nie będzie z Warszawy, czy z Moskwy, czy z Tel Awiwu, czy z Waszyngtonu mówił, co wy macie tu robić. A komu się nie będzie podobało? Świat jest duży. Proszę bardzo. Do widzenia. Jeszcze raz podkreślam, nic nie przyjdzie za darmo. Będą momenty, może trudne. Może się zawalić system żywieniowy, może się zawalić system energetyczny, bo ci, co nie mają do stracenia cokolwiek, chwytają się brzytwy. Ale Kimberly razem z Radą zrobi wszystko, żeby to było bez ofiar. Żeby te ofiary po prostu nie nastąpiły. Dlatego ja osobiście proszę o jedno. To jest moja prośba osobista. Pomyślcie na zasadzie takiej. Nie ma prądu i nie możesz nic kupić. Przez jakiś określony czas. Tak. Po prostu pomyśl, że jesteś Andanin i idziesz do lasu i musisz przeżyć. Andanin, mam na myśli Indianina. Słowianie mieli takie próby. Kobiety, białogłowy, przepraszam. Kobieta to jest zupełnie coś negatywnego, prawda? Byliśmy białogłowi. Był szacunek tak zwanych facetów do kobiet i to zapomniano. Z kobiety zrobiono, nie będę mówić co, kiedyś istniał matriarchat, teraz tak zwany patriarchat, co jest idiotyzm. Żeby mężczyźni byli, zaczęli być mężczyznami, prawda? Tak, ale oni nie są, oni nie są. Znaczy, ale nie wincie ich do końca, ponieważ powiem, na czym to polega. Nie to tylko dotyczy tak zwanych strzykawek, ale dotyczy to przede wszystkim pożywienia. Jeżeli dostajesz odpowiednie hormony, to z kobiet robią facetów, a z facetów robią kobiety. Powiem konkretny dowodowy z Finlandii. Finowie są najbardziej sprawni plemnikowo. Wszyscy inni nie. Powiem, od lat 80. do dzisiaj sprawność plemnika, mężczyzny tak zwanego, spadła o 80%. A wiecie dlaczego? Żeby potem kobiety, które chcą mieć dzieci, zapładniać sztucznie. Ale czym, to nie wiadomo. Bo każda kobieta wie, że, a przede wszystkim facet, że jeden plemnik jest w stanie zapłodnić, prawda? A w nasieniu przy wytrysku mężczyzny jest tylko mnóstwo. Również
Pod ziemią w tych tunelach Dams produkowano dzieci dla swoich używek, dla zjedzenia, tak zwana pizza do zamówienia przez tak zwany Hollywood i tych wszystkich, którzy teraz chodzą z podkrążonymi oczami, bo nie mają adenochronu. Powiem krótko, jest gorzej niż jesteście w stanie sobie wyobrazić, co się działo przez ostatnie lata. Dotyczy to naprawdę wszystkich dziedzin. Nie ma nic, co było ogólne. Wszystko było pod kontrolą. Powiem, Ukraina jest czyszczona właśnie z laboratoriów, uwolniono 65 tysięcy dzieci i tak dalej. A przede wszystkim, proszę Państwa, tam nie ma żadnej wojny. Jeżeli tam by była wojna, to by mając 7,5 tysiąca czołgów, użyłby wszystkich, prawda? Zajechał, rozwalił, a on czyści określone momenty, które nam zagrażają. A przede wszystkim Słowianom. Nie zapominajmy, że my mamy taką samą R1A1. My się niczym nie różnimy. My nie jesteśmy Chińczykami, my jesteśmy Hindusami, my jesteśmy Afroamerykanami, prawda? My nie jesteśmy Aboryginami, my nie jesteśmy Indianami. Bo to, co żyje w Stanach Zjednoczonych, to jest wszystko to, co stąd wyjechało i tam mieszka. To z nieba nie spadło tam. Nie ma żadnych Amerykanów jak rdzennych Indian. Koniec, kropka. Oczywiście kombinują, jak tylko mogą, żeby oni się widzieli już jako Amerykanie, mają przysięgi, śpiewy, inne bajery, co u nas też leci. Pomyślcie tak, pierwsza wojna światowa, Rothschildowie, Rockefellerowie w jednej wojnie zakończyli trzy dynastie. Romanowów, Hohenzollernów, Habsburgów. Weźmy drugą wojnę światową. Co się stało? Wybito 120 milionów Słowian. Myślicie, że w tak zwanym Związku Radzieckim Rothschildi nie rządzili? Przecież oni zrobili rewolucję październikową. Oni dali Leninowi, Trockiemu pieniądze, żeby tą rewolucję zrobić. Nic się nie robi, jak Napoleon powiedział, bez tak zwanych many, many, many. Potrzebujesz żołnierzy, kupisz je pieniędzmi. Potrzebujesz broni, kupisz je pieniędzmi. Ależ oczywiście, oczywiście. Przepraszam, ja muszę to skorygować trochę. Tak zwani Żydzi zostali wymordowani, a ci, co pozostali, to się głoszą, że są Żydami, ale to są Chazarzy. To z żydostwem nie ma nic wspólnego. To jest schowanie się. Tak samo jak nam próbuje się wrzucić, że jesteśmy katolikami. Nie, my jesteśmy chrześcijanami. Nasi książęta słowiańscy, nie słowiańscy, lechiccy, przyjęli to, o ile pamiętam, w 876 pierwszy raz, a potem drugi na terenie Czech. A 966 nam wmówiono. Jeżeli on by schudował, w cudzysłowie, oddał w ręce papieża cokolwiek, no to by nie napisało, że tam dotyczy to ziemi chrześcijańskiej, prawda? Bo to wszystko już było. I to tak się nie udało, bo dopiero Krzywousty ostatecznie przyłączył tak zwany Szczecin. Tak to wygląda przez biskupa Bambergu. Zostawmy historię, wróćmy do Kimberly. Co chciałem o Kimberly powiedzieć? Ponieważ wszystkie systemy, które istniały, wszystkie programy zostały przez tak zwany Council, czyli Układ Rady Uniwersum, po prostu rozwiązane. Prawnie żaden z tych kontraktów już nie istnieje. W tej chwili daje się ostatnią szansę tym, którzy systemowi służyli, żeby przeszli bez konfrontacji na naszą stronę. Bez konsekwencji, powtarzam. Oczywiście, jeżeli nie mają na ręku, wiecie czego. Jeżeli tego nie zrobią, będą wyeliminowani. Jest taka już decyzja. Było ostatnio spotkanie na Antarktydzie, gdzie właśnie grupa pięciogwiazdkowych generałów, pomyślicie, że takich nie ma, były, bo nie było żadnej zimnej wojny, to wszystko był teatr dla gojów. Wiecie, że jesteście gojami dla nich. W związku z powyższym, jak to rozwiązać? Powiem tak, wyobraźcie sobie, że dzisiaj Kimberly pojawi się w środkach masowego przekazu i powie, przyjmijcie rzeczywistość. Jak sądzicie, ile ludzi zginie? Czujecie? Jaka będzie złość, jaka jest złość w społeczeństwie i zrobimy wszystko, żeby do tego nie dopuścić. To znaczy nie ja, tylko Rada Uniwersum i Kimberly, nie? Ale zrobimy, bo my tak myślimy, bo my tak chcemy, żeby tak po prostu było.
chcemy mało. Z paroma z was tu rozmawiałem. Nie myślcie, że wy coś chcecie. Musicie nastawić się wewnętrznie, że wy to już macie. Że patrzę w lustro i stwierdzam, ja jestem szczęśliwy. Bo wiem, że od góry już jest wyczyszczone. Że archonci odlecieli, że drako odlecieli, że grupy czarnego smoka, białych kapeluszy i to całe badziewie, które miało miejsce, zostało usunięte. Teraz pozostaje ten niższy szczebel, powiedzmy piąty, szósty. Wielu już jest podmienionych, wielu już nie ma. Jak wymienię wam nazwiska, to nie uwierzycie. Popatrzcie na tak zwanego Bidena, Trumpa, Putina. To nie są ci sami ludzie. Oni zostali już podmienieni. Sam Putin chyba dwukrotnie, o ile pamiętam. Zresztą, czy to jest dla nas ważne? My tylko tracimy energię, zajmujemy się tak zwanymi sprawami, które nie mają najmniejszego sensu. Bo co za różnica kto? Dla mnie jest istotne, że ja codziennie, rano wstając, w odpowiednim miejscu, z odpowiednim natężeniem, wiem, że system się skończył. I powiem wam na koniec coś bardzo ważnego. Jesteście tymi istotami, które świadomie wybrały to wcielenie. Że wy doczekacie zmiany. Ale nie zmiany z zewnątrz. Wy tą zmianę dokonacie. Nikt nie przyjedzie na białym koniu a la Piłsudski, który był zrobił zamach stanu, prawda, jako mason, przewrót majowy, prawda, tak zwana konstytucja marcowa, prawda, która była również oszustwem masonów. Jedynym człowiekiem, który przyczynił się do tak zwanego dwudziestolecia międzywojennego, był Dmowski. Ten podpisał w Wersalu w 1919, niedawno obchodzono to hucznie w Warszawie, prawda. Tylko czy to jest istotne? Nie, to też był system, bo Wersal był też wielkim badziewiem. Było wolne miasto Gdańsk, prawda? Były inne prawa dla tak zwanego społeczeństwa polskiego i żydowskiego i tak dalej, czy niemieckiego, mniejszości narodowych. Czym to się zakończyło, doskonale wiemy. Druga wojna światowa. Ale czy należy nad tym rozlewać w tej chwili morze łez i tak dalej? Nie. Powiem bardzo konkretną sprawę. Ci ludzie, którzy wtedy odeszli, wybrali takie wcielenie. To brzmi wariacko, ale tak jest. Popatrzcie na siebie energetycznie. Powiem wam, wy nawet wasze ciała zostawicie i pójdziecie do źródła. Nazywa się to niestety śmiercią. Nie ma śmierci. Nie ma. To jest po prostu wielkie oszustwo. Dlaczego ja to mogę powiedzieć? Bo ja wyszłem z ciała, ja wiem, że nie ma śmierci. Bo jak mogło być inaczej, że ja patrzę na moje ciało leżące, a ja to widzę? No to jak to jest możliwe? Wielu będących tutaj na naszych spotkaniach są tymi, którzy to przeżyli. Co to ma związek z Kimberly? Kimberly ostatnio wydała 3 takie, powiedzmy, krótkie artykuły, to możecie znaleźć potem u nas, zostawimy na filmie linka, także każdy będzie mógł z was to poczytać, w jaki sposób sprowadza się energię, kontakt i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli Macieju podejdziesz do mojej pani i przynieś mi te 3, to ja podam tytuły i powiem, o co chodzi. Tam jest u mnie w plecaku, ja zapomniałem po prostu zabrać, bo krzesło niosłem, ale spokojnie, zaraz wam przeczytam. Powiem tak. Kim jest Kimberly? Przede wszystkim naszym ambasadorem. 2. Zarządza finansami świata, ale w tym drugim tylnym systemie, tym decydującym. Nie w tym pierwszym, który wy znacie, gdzie można produkować pieniędzy, ile się zechce i cała istniejąca finansowa struktura jest oparta na czymś konkretnym tylko w 10%. 90% to jest po prostu jedna wielka ściema. Dobrze, ja sobie poradzę. Dziękuję. Dobrze, Macieju, dzięki serdecznie. Powiem tak. Jednym z tytułów, który jest bardzo istotny, jest Ty i Twoja świadomość. Początki komunikacji telepatycznej Kimberly Angoen. Drugim układem, który chciałbym wam przedstawić, jest Twoja świadomość, odsłanianie siebie i dlaczego. Bo trzeba siebie osłaniać. Taka jest niestety rzeczywistość.
No i trzeci tutaj akurat nie ma. Chciałem pokazać, jak Kimberly wygląda. Gdybyście weszli na internet i znaleźli osobę, która by głosiła, że jest Kimberly, a nie wyglądałaby w ten sposób, to nie jest Kimberly. To jest Kimberly Ann Goen. Osoba, która w tym roku skończy 50 lat, czyli rocznik 72. Jej przodkowie wywodzą się z Rusi. Rozumiecie? Nie z Rosji, z Rusi. Jest bardzo stare korzenie. Pamiętacie Lech Czech i Rus? Waligura, Wirbi Dąb. Pomyślcie, to zostało. Nie potrafili tego zniszczyć. I nie zniszczą już. Dlatego słowiańskie spotkanie. Dlatego lechickie spotkanie. Bo my nimi jesteśmy. Mamy na to dowód. Janusz Bieszko o tym pisze w swoich książkach. Ale nie on to udowodnił. Grupa naukowców z Bydgoszczy, która zbadała tak zwane układy grup krwi R1, A1. Dlaczego tak się dzieje? Ponieważ przyszła do nas wibracja, rezonans z uniwersum, z poza naszego systemu słonecznego. Widzicie to w tak zwanych układach siatki Schumana. Straszliwie. Kiedyś tam było 7,6, a dzisiaj jest 89, nawet w niektórych sekundach przekracza 100. Co się dzieje wówczas? Ci, co nie mają właściwego rezonansu, po prostu padają. Padają jak kawki. Nie są w stanie się obronić. Nie ma takiej siły, żeby przed rezonansem się obronić. Dlatego druga strona też używa skalarnych broni i innych, co pokazała w Kamberze w Australii, poparzeni ludzie przez tego typu urządzenia. Czy należy się tego bać? Nie. Bać nie, ale wiedzieć, że coś takiego istnieje. Nie wychodźcie nigdzie, nie podpisujcie niczego. Wybierają tylko tych, którzy są sercem za sprawą. Przestańcie myśleć, zacznijcie czuć, czy to się wam opłaca. Opłaca nie w sensie finansowym, opłaca w innym układzie energetycznym. Czy nie gubicie układu energetycznego, myśląc tymi rodzajami. Dlaczego ja o tym mówię? Ponieważ dostaliśmy zielone światło, żeby o tym mówić. 2 lata chowałem się, ponieważ takie było polecenie. Dzisiaj możemy już o tym mówić. Czy to jest coś, co ludzie poczują? Czy to będzie jutro, czy za miesiąc, czy za rok? To jest nieistotne. Ta zmiana już nastąpiła. Nie ma w tej chwili żadnego prawa. Jest tylko jedno prawo, naturalne. Ostatnia umowa z 27 czerwca zrobiła jedną konkretną decyzję. Wszystko, co było, się skończyło. Jaki czas im dali, nie informują. Żaden generał nie mówi, co, jakie polecenia wyda wojsku. Rozumiecie, o co chodzi? To by było po prostu samobójstwo. Nie bowiem, że tu będę atakował, prawda, czy tu się będę bronił, czy coś takiego. Nie. Wiecie, kiedy sama Kimberly dostaje przed naszymi spotkaniami, które odbywają się w piątki, w rozmaite dni, kiedy po prostu ma lukę i może z nami rozmawiać, na 5 minut przed programem. Ponieważ wszystko można odczytywać telepatycznie. Bo ona jest, tak jak my, ziemianką. Ona nie jest jakąś boginią, ona nie jest kimś innym, ale ma czysty układ DNA 99,8. Nikt na tej planecie nie ma takiego układu czystego. Została znaleziona przez Marduka, ponieważ Marduk wiedział, że od 2012 roku kończy się kontrakt, ten, o którym mówiłem, co Ratzinger ogłosił i przestał być tak zwanym papieżem. Wprowadzono wówczas jezuitę, który dziś już też pokazuje się tylko wirtualnie, jak wiecie, o co chodzi. Odmówił ostatnio nawet wyjazdu do Afryki, do owieczek. Wysłał swojego sekretarza stanu. To są wiadomości z ostatnich dni. Jadąc tu do was, po prostu słyszałem, a mam to do siebie, że lubię słuchać tak zwane wszystkiego. No tylko składam potem tu w jedną całość. Ale najważniejsze informacje pochodzą właśnie od Kim. Miała spotkania z Sany, miała kiedyś z Tankiem, miała kiedyś z Williamsem. Ona idzie swoją drogą. Ona nie jest manipulowalna. Ona robi to dla sprawy. Nie tylko dla sprawy. Po prostu inaczej nie może osoba tak czysta genetycznie postępować. Ponieważ wiadomo było, że kontrakt się kończy w 2012 roku,
nastąpiła bardzo poważna luka, że Marduk już nie mógł podpisywać czegokolwiek, żadnych przedłużonych kontraktów. Więc poszukał sobie kogoś, kto w tym systemie może to zrobić. I to była ona. Ale jak ona się spotkała z Radą Uniwersum, to powiedziała: przepraszam bardzo, dlaczego ja mam słuchać jakiegoś Marduka, jakiś Abraxas, jakiś Draco, prawda? Moment, moment. Ona wszystkie trusty połączyła w jeden i przejęła swoją mocą, swoją rzeczywistością dowodzenie. Odszedł Marduk, jak już mówiłem, w 2016 roku. Anu przyjechał, próbował naprawić system. W 2019 też odszedł. No, przeliczył się i tyle. Jeżeli chodzi o układ organizacyjny, więc jest Life Force, Kimberly Ann Gowen, to znajdziecie na Telegramie, prawda? U nas w kraju jest właśnie Life Force Polska, ale proszę wchodzić tylko tym, którzy coś chcą zrobić, a nie tylko coś oczekują. To nie jest to, że nie ma, tylko chodzi o to, że nam potrzebni są ludzie, którzy wiedzą, czego chcą dla siebie. Dla siebie. I wtedy taki człowiek również zrobi coś dla kogoś. Bo jak są tylko ludzie, którzy myślą nie o sobie, no to nic z tego nie wyjdzie. Nie należy zapominać o sobie. Chcemy mieć do czynienia z ludźmi szczęśliwymi, a nie, którzy mają jakiekolwiek problemy, kłopoty, czy jakieś turbulencje życiowe, nazwijmy to w ten sposób. Ponieważ taki człowiek, który nie jest, w cudzysłowie, szczęśliwy, nie może nic pozytywnego wnieść. Ponieważ wszystkie projekty, które będą, będą sprawdzane pod względem energetycznym. Nikt nie będzie sprawdzał, czy się bilans finansowy zgadza, czy to jest takie fundamenty, czy takie. Po prostu dostanie grupa czujących projekt, popatrzy, potrzyma. Okej. Nie. Nieważne, co tam będzie napisane. Ważne, że to jest energetyczne. Na co stawia Kim? Na czyste powietrze, na czystą wodę, strukturyzowaną, energetyczną, żywą wodę i oczywiście takie jedzenie. Wiemy, jak wygląda polska rzeczywistość i nie tylko Polska, całego świata. Nie będę mówił o ludziach, którzy się już tym zajmują. Będę mówił o układach, które Kimberly w swoich projektach nam przedstawia. Dlatego żywność, którą dziś dostajecie, to jest po prostu trucizna. To wy wiecie o tym. Wiecie, jak się czujecie, jak to zjecie. Jak to rozwiązać? Odpowiem bardzo prosto. Zwiększcie o 10% wasze oddychanie. A okaże się, że 50% mniej będziesz musiał konsumować. Ponieważ jeżeli prawidłowo będziecie oddychać, to ta energia nasza otaczająca, będąca wszędzie, naładuje was. Powiem po sobie. Ktoś powie, a tam opowiada bajki. Nie, kochani. Był czas, kiedy politycznie musiałem głodować 10 dni, prawda? Dla polityki, będąc internowany w Szczebielinku. Potem następny układ, kiedy wyjechałem, było bardzo ciężko, więc zrobiłem sobie 2 tygodnie. Potem 3 tygodnie na wodzie. A w ostatnim czasie, przed kilkoma laty, pamiętasz, jak byłem bardzo agresywny w Anpolu, kiedy zakończyłem 42 dni. Więc można, wszystko można. Jak? Przyjdzie czas, to poinformujemy, jak to się robi. Informacja od Kimberly jest pokazana na InfoPolska i tak dalej. Czy to jest trudne, ta zmiana? Powiem tak, nie będzie to łatwe. Ale zrobimy wszystko, żeby to przeszło jak najbardziej problemowo. Powiem, jaki jest ewentualnie scenariusz. Ponieważ Kimberly powiedziała w ten sposób. Wszystko było zorganizowane przez system Marduka. Wszystko było zorganizowane przez systemy, które służyły tylko po to, żebyśmy my im służyli. Ale w tej chwili będziemy wybierali tych ludzi, którzy nam będą służyć. Wykonywać to, jakie decyzje my poddajemy. Ponieważ w Polsce jest 2,5 tysiąca gmin, ponieważ w Polsce jest 1760 chyba gmin wiejskich, to sprawa jest prosta. Są miasta, miasteczka, wielkie molochy, prawda? Czy to się uda?
Powiem tak. Moją ideą de fix jest na przykład, żeby każdy z mieszkańców tego kraju otrzymał dziennie, tak jak kiedyś w butelkach od mleka z kapslami, pamiętacie? 2 litry wody strukturyzowanej, takiej do picia. Nie takiej do kąpania, nie takiej do gotowania, tylko takiej do picia. Takiej naprawdę żywej wody. Żeby wypłukać z siebie wszystko, co w tak zwanej sztucznej żywności wytwarzanej nam dzisiaj serwują. Czy to jest idea de fix? Nie. Następnym takim projektem, który mamy, żeśmy go już przekazali dalej, jest budowa czegoś takiego, co nam Słowianom powinno służyć. Myślałem o czymś takim, żeby w najbliższym czasie, kilku lat, zbudować w kraju naszym, na miejscu starych grodów, słowiańskich grodów, też grody, żeby w koło każdy gród miał do dyspozycji, każda rodzina, 10 rodzin w każdym grodzie, żeby miał do dyspozycji hektar do życia. W szczęściu, w szczęśliwości, bez myślenia o pracy. No to będą środki. Na pewno dostaniemy, na pewno będą poprawki. Będziemy potrzebowali tych, którzy będą chcieli tam być. Myślałem tu o bezdomnych, myślałem tu o ludziach, którzy mają dość miast, którzy marzą o naturze, którzy marzą o życiu w spokoju i szczęśliwości. Mam na myśli również o dzieciach, które siedzą w domach dziecka, którymi było handlowane. Zresztą wiecie, słyszeliście w środkach masowego przekazu, jak to wygląda. Byli ludzie, którzy się tym handlem dziećmi zajmowali. To jest trudny temat, ja wiem, ale niestety to jest tylko prawda. Czy to jest niebezpieczne? Było. Ponieważ każda ze struktur, które przedtem wykonywały ślepo polecenia, już nie ma tych poleceń, nie ma tych ludzi, oni po prostu odeszli. Gdzie odeszli, to nieistotne. Energetycznie wszystko, co w tej chwili prowadzimy pod przewodnictwem Kimberly Angogan, ma tylko jeden konkretny wymiar. Każdy z nas, każda z istot jest szczęśliwa. Wszystko inne się nie liczy. Żeby ludzie nie musieli chodzić w okularach, żeby ludzie nie musieli postępować swoim ciałem tak, jak dzisiaj zmusza medycyna. Bo to nie jest medycyna. Bo oni piszą, że studiuje medycynę, ale tam wychodzi lekarz. Powinien wyjść medyk, nie? Jeżeli jest to liceum medyczne, powinien to wyjść medyk. Nie, tam wychodzi lekarz. Nie będę oceniał tych ludzi, bo oni nie są winni. Taki jest po prostu system. I to nie dotyczy tylko medycyny. To dotyczy szkolnictwa, to dotyczy przemysłu jakiegokolwiek, prawda? A przede wszystkim stosunków między nami. Ten jest bogaty, ten jest biedny. Świetlisty jest każdy. I biedny, i bogaty. Jeżeli ten bogaty doszedł do tego własną pracą, no to miał szczęście. Bo najczęściej jest eliminowany, żeby jego bogactwo przejąć. Bogactwo mają tylko ci, którzy do nich należą. Tak to wygląda. Wiecie, jak systemy bankowe funkcjonują, prawda? Jak weźmiesz ode mnie pożyczkę, to dałaś mi pieniądze, nie? A jak chcesz do banku, weźmiesz kredyt, to oni ci tylko zapłacą, nie? Ale pieniędzy ci nie dadzą, nie? Ale musisz spłacić plus dodatek, prawda? A za co? Dlaczego on na bazie jakiegoś tam przepisu wymyślonego może 20, 36 razy więcej kredytu dać, jeżeli ma jakąś tam kasę? Ten system jest taki, jaki jest. Czemu on taki jest? Odpowiedź jest prosta. Ponieważ im zależało tylko na jednym, na naszej energii. Potrafimy wytworzyć tak wspaniałą energię, ale powiem niestety, że bardziej im zależało na tej energii strachu, paniki, bezwładności, opuszczenia, rezygnacji. To było najważniejsze. Pamiętacie, kiedyś ściągano energię z tak zwanych kościołów, prawda? Tam się spotykali, zapędzano na siłę. Symbol krzyża, odwróćcie, miecz, prawda? Nasze słowiańskie systemy miały krzyż równoramienny. Te chrześcijańskie, te wyższe, te nie. Jeżeli popatrzymy na przelot przez historię kraju, no to najstraszniejszym był rok 1038, kiedy Brzetysław najechał nasze ziemię. Następnym układem było pokonanie Masława i Pomorzan. Ci się wycofali, bo za późno się trochę spóźnili. I zaczęła się tak zwana dyktatura niemiecka
u nas w kraju. Zniewolenia. O ilościach klątw nie powiem, prawda? Czy Wojtyła jakąkolwiek klątwę zdjął? Poczytajcie może, dlaczego chodzi w czerwonych butach i z czego te buty się robi. Z jakiej skóry oczywiście. Włosy wam staną dęba. Czy ja to neguję? Nie, kochani, ja tego nie neguję. To było. To było, ale się spełniło. I to, co było zapowiadane, że zmiana nastąpi w bardzo szybkim czasie, w tej chwili się dokonuje. W najbliższych tygodniach, miesiącach usłyszycie bardzo konkretne zmiany w tak zwanym szczeblu wyższym. Zobaczycie znikających tak zwanych polityków z tej sceny, powiedzmy, wyższej, prawda? Usłyszycie o niespotykanych chorobach, które ich dorwały, prawda? Po prostu znikną, będą inni, będą zastępowani. Wiecie, co zrobiono z innymi, którzy nie słuchali? Po prostu usuwano ich. Z ich szeregów Deep State'u nie można wejść. Są karani. Te struktury, które o których tutaj mówię, wy możecie sami poczytać, wy możecie sami to przejrzeć i obejrzeć. Oczywiście materiału jest mnóstwo na ten temat, ale wybiórczo będziemy również pokazywać te materiały, żebyście mogli się z nimi zaznajomić. I mówię tylko tu do was, mówię przede wszystkim tu do kamery, bo po pierwszym spotkaniu, kiedy była mowa o Rothschildach, które Kamila nagrała, prawda, na sali siedziało może 70 osób, nie? A potem nic tego, nic owego, koniec Rothschildów obejrzało 300 tysięcy. Także tak to po prostu wygląda. Więc nie myślcie, że jest was tylko paru tutaj. Nie. Bo ten film pójdzie na cały świat. Ten film nagrany przez mojego przyjaciela pójdzie do Kimberly, ten film pójdzie do innych struktur, będzie przetłumaczony, będzie wyjaśniony, ponieważ czas, który w tej chwili nadszedł, jest jednoznaczny. Koniec systemu, system się zakończył, ja też kończę, ponieważ następny mówca będzie miał za chwilę głos. Dziękuję wam bardzo. Prosiłbym o niezadawanie pytań, ponieważ pytania w tej chwili przedłużą tylko układ dla osoby, która będzie po mnie mówiła. Dziękuję wam za uwagę, dziękuję wam za zaangażowanie. Zapraszamy do Life Force Polska, zapraszamy na stronę Kimberly Ann Goen, Life Force'u. Będziemy na filmie umieszczać koordynaty, którymi będziecie mogli skorzystać, żeby po prostu wejść. Dziękuję ślicznie i pozdrawiam was ciepło. Bardzo dziękujemy. Tegoroczne słowiańskie spotkanie Lado Deja to już kolejna niesamowita edycja. Wykładowcy, stoiska z wyjątkowymi produktami i usługi. Muzyka i liczne atrakcje. Dwa dni wyśmienitej zabawy na świeżym powietrzu. Bądź z nami koniecznie 15-16 lipca. Boisko sportowe Orła. Lizawice 14A. 55200 Lizawice. Lado Deja to największe otwarte wydarzenie tego roku. Wstęp dla każdego bezpłatny. Zapraszamy. Patronat, Gmina Oława, Miesięcznik, Nieznany Świat i Studio VTV. Lado Deja, znowu jesteśmy razem.